Witam Was bardzo serdecznie. Jeżeli mnie jeszcze nie znasz, nazywam się Aleksandra Wojciechowicz. Jestem transformacyjnym coachem, pracuję z kobietami. Dzisiaj taki temat coachingowy i też dla kobiet. Jestem coachem, dlatego że wierzę, że każdy z nas ma w sobie potencjał często z którego nie zdaje sobie sprawę taki potencjał nieuświadomiony no właśnie i ten potencjał bardzo często jest wydobywany z człowieka wtedy kiedy on stoi troszkę tak na krawędzi kiedy jest zmuszony do zrobienia czegoś czego może nigdy wcześniej nie robił albo po prostu czegoś się bardzo boi i okazuje się wtedy, że że jest w stanie zrobić to. I dzisiejszy temat mój tak naprawdę będzie o takim kimś, kto w nas zamieszkuje, zwłaszcza w kobietach i nazywa się krytyk wewnętrzny. I ten krytyk wewnętrzny to ktoś taki, to właśnie boi się takich sytuacji, dyskomfortu i trzyma nas często na uwięzi. On się pojawił w nas, narodził się często jeszcze w dzieciństwie, kiedy ktoś nas skrytykował, może za nasz wygląd, za to, jak coś zrobiłyśmy, albo jak się ubrałyśmy. I pojawiły się w nas trudne. Uczucia, może bolesne, może jakieś raniące nas. No i zapamiętałyśmy to, gdzieś często jeszcze w podświadomości to w nas tkwi. I ten krytyk wewnętrzny tak naprawdę jest jakąś taką naszą samoobroną przed tym, żeby na nowo nie doświadczać tych uczuć. No ale niestety jest tak, że on trzyma nas przez to na uwięzi. I y a jest tak, że aby osiągnąć coś ważnego i wielkiego, do czego każda z nas tak naprawdę jest powołana, no to trzeba niestety odstawić pana krytyka na bok i, i pokonać tą strefę komfortu, wejść na drugą stronę tego lęku. I moim dzisiejszym przesłaniem. Może niedługiego filmu jest to, żeby, żeby tego krytyka wewnętrznego najpierw wydobyć na światło, może z nim właśnie porozmawiać. To jest bardzo coachingowe. I najlepszy do tego jest coach. Bo on tak e, wtedy konkretnie może zapytać, no dobrze. Ale czego ty się boisz? Nie? Co tak naprawdę stanowi ten problem? Dlaczego ty jeszcze nie zrobiłaś tego, co wiesz, że sprawiłoby tobie ogromną radość, co by było twoim rozwojem? Dlaczego jeszcze nie jesteś tam, gdzie może wiesz, że powinnaś być? Co jest twoim powołaniem, co jest twoją misją? Dlaczego nie robisz tego w pełni, dlaczego jesteś powołana? Czego się boisz? Tak? No, i może się okazać, że właśnie jest to taki lęk przed oceną, przed krytyką, przed wystawieniem się na zranienie może właśnie przez odłączenie od, od tego naszego środowiska utrata może jakichś ważnych więzi dla nas różne lęki stoją. I ten krytyk właśnie jest kimś, kto jest bardzo wielki. Właśnie dlatego, że trzyma nas na uwięzi. My tak troszkę mu służymy, bo on mówi nam, że nie mamy tej wartości, albo się do czegoś nie nadajemy, do zrobienia czegoś, może co inni robią. Może też widzisz, że chciałabyś zrobić coś, co Jakaś inna kobieta zrobiła, ale wydaje ci się, że to nie jest dla ciebie? No i to jest właśnie ten krytyk wewnętrzny, który ci mówi, może ty się nie nadajesz do tego, gdzie ty w ogóle, daj spokój. Ona to może tak, ale ty albo ja. No i to jest taki krytyk, e, który właśnie mm, jest wielki. A ty mała, tak? Ale jeżeli go naprawdę otworzymy i przyjrzymy się temu, kim on jest, to okaże się, że to jest nasza sama obrona, że rozmawiamy same ze sobą, bo tak naprawdę nie chcemy wyjść z naszej sfery komfortu i być zranione. Boimy się tej śmierci, że może to w ogóle nas zabije, że w tej sferze komfortu to jest jeszcze ok. No, a jak ja zacznę coś rzeczywiście robić, może napiszę książkę i wydam, albo, c, c, nie wiem, publicznie się jakoś przedstawię, to, to okaże się, że zginę. A tak jak jest, to jakoś leci i jest całkiem okej. Okay. I, I nie mam tutaj tych y, trudnych uczuć y, połączonych z tym, że ktoś mnie ocenia, może krytykuje. No tak, ale mm, niestety jest tak, że bez pokonania tej strefy komfortu nie wzrośniemy i nie dojdziemy tam, dokąd każda z nas dojść powinna. Każda z nas ma w sobie coś unikalnego, niepowtarzalnego coś, co nie może być tak zaprzepaszczone, dlatego że się boimy, że nie pozwalamy temu. Wzrastać, bo, bo nasze talenty też może trzeba po prostu rozwijać. I ten mój dzisiejszy przekaz filmiku jest taki dość prosty, a zarazem bardzo trudny. Ale zarazem jest moim doświadczeniem. Bo ja wtedy, kiedy ten krytyk wewnętrzny tak się nasili we mnie, i mówi: Ty jesteś słaba, nie dasz rady, albo e, mówi mi, że że coś że to, to się stanie albo, że coś stracę to wtedy sobie mówię na przekór temu głosowi, że właśnie, że to zrobię i może umrę, ale to zrobię. Ja się tego nauczyłam jeszcze jak podróżowałam po Europie jak artysta uliczny, Wtedy miałam tak, że nie boję się, możecie mnie zabić. No i mówiłam to tak czasami, że nie boję się ani policji, nie boję się konkurencji, nie boję się ulicznego hejtu, możecie mnie zabić i po prostu robiłam to. I do tej pory to mi zostało i widzę, że to bardzo działa pomimo wszystko. Dlatego no, dzielę się tym, bo co się dzieje wtedy z tym krytykiem? Obcinam się głowę. I ten krytyk wewnętrzny, który był taki wielki, a my takie małe, on wtedy zmienia się w takiego bardziej pokornego, no bo okazuje się, że on, jeżeli postawimy tak wszystko na, 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 się, na ostrzu noża i mówimy sobie, ok, zrobię to albo umrę. Decyduję się na to. No to wtedy on wie, że może umrzeć razem z nami. I wtedy zaczyna siedzieć cicho z takiego wielkiego, który mówił Ty jesteś mała, a ja tu jestem wielki i, mówi, i mówił ci się cicho. To teraz stara się Tobie pomagać, bo wie, że On też zginie razem z Tobą. I mówi: Nie, nie, wiesz co? Dasz radę. I zaczynacie w tą górę popychać. I mówić, nie co ty, zobacz, już to zrobiłaś, to zrobiłaś nie, że, 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 że dasz radę. To nie jest aż takie trudne, że, że razem w ogóle damy radę. No właśnie, i dlatego dzielę się z tym, żeby, żeby tak po królewsku właśnie temu krytykowi wewnętrznemu po prostu obciąć głowę i powiedzieć sobie: No to się umrze. Zrobię to albo umrę. I, I to rzeczywiście działa i pozwala pokonywać strefę komfortu. A jest też tak, że po takiej właśnie śmierci, w cudzysłowie, bo to jest pokonanie po prostu lęku przed czymś, to okazuje się, że jest jakaś reaktywacja, jest jakiś zmartwychwstanie. I kiedy na nowo powstajemy po tym, co zrobiłyśmy, może nie było to jeszcze doskonałe, ale się udało, w takim też znaczeniu, że się udało, że ty zrobiłaś, nie? Że, że, że to zrobiłaś, to okazuje się, że jednak wstajesz większa i że już się nie mieścisz też w tym ubraniu, które było do tej pory, że ten kokon został rozerwany, jesteś kimś nowym. I, i myślę, że to jest yy, jedyna droga. Niebezpieczna droga, bo można zginąć. Ale skuteczna droga. Dlatego zachęcam ciebie do wzrostu, do tego, żeby postawić się w tej sytuacji bez wyjścia, że powiedziałam albo zdecydowałam się na to, że to zrobię, to to zrobię. I i wtedy właśnie pojawiają się w nas y, takie zasoby, któreśmy się nie spodziewali. Że nasz mózg czasami pracuje szybciej, że ten krytyk wewnętrzny, który nam pomaga, rzeczywiście zaczyna nam pomagać, kiedy już wyszliśmy z tej strefy komfortu i czasami dzieją się rzeczy niezwykłe. I zachęcam Was do tej przygody. Tak jest życie. I... No i rzeczywiście jest to przygoda. I w moim przypadku jeszcze nieskończona teraz mam ten challenge z nagrania 100 filmów w 100 dni. No i zobaczymy tym bardziej, że ja sobie tak powiedziałam, że właściwie to ja to sprawdzam, czy to się da zrobić, a nie, że ja powiedziałam wam teraz ja nagram 100 filmów w 100 dni. Nie, ja po prostu powiedziałam tak, że mm, dostałam taki challenge na jednym z wykładów Marcina Osmana, że to jest najlepszy sposób rozwinięcia swojego biznesu online i ja stwierdziłam, że to spróbuję zrobić. No ale wiem, że muszę zrobić wszystko, co jestem w stanie, żeby to określić, czy to była dobra droga dla mnie, żeby też podzielić się z Wami tą drogą, czy to działa, czy to można zrobić, czy tego nie można zrobić. Więc to trochę jest tak, że ja tutaj nie mówię, zobaczycie, ja to zrobię, to zrobię. No bo różnie może być. Dzisiaj miałam problem z telefonem, miałam okrutne szumy. No ale na razie jest dobrze, mam nadzieję, że jak to yy, yy, odsłucham, to... Nie będzie tych szumów, które miałam wcześniej. No więc nie wiesz co: może nagle z, będzie jakiś kataklizm, albo po prostu stracę telefon, coś. I może po prostu nie nagram z innych powodów: nie tylko tego, że, że coś było nie tak z moim kontentem, czy z, z, nie widziałam wartości tego, co chcę powiedzieć. Hmm. No, i na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia do jutra. Pa!